Zostało bijąc wolne tu słowami, niosąc tony wraz z rymami, dają serce pustym ciałom, by coś jeszcze w nich zostało. Teraz słuchaj, jak żar bucha, prosto w serce, byś mógł więcej. Odeseje czas rozpocząć, wiatr już wieje, słowa niosąc. Biją dzwony tu słowami, niosąc tony wraz z rymami, dają serce pustym ciałom, by coś jeszcze w nich zostało. Biją dzwony tu słowami, niosąc tony wraz z rymami, dają serce pustym ciałom, by coś jeszcze w nich zostało. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Moi drodzy, od stycznia mówiliśmy o tym, że rozpoczynamy w tym roku Odyseję Poetycką i zaczyna się. Zaczynamy od miejsca, które jest miejscem kultowym dla Dolnego Śląska, dla tego regionu. U pieśniarzy Odyseja Poetycka rozpoczyna swoją wędrówkę. Witam serdecznie wszystkich obecnych na sali, witam też słuchaczy. Mam nadzieję, że jesteście z nami, że słuchacie nas teraz. Dla mnie to bardzo ważna chwila. Od 15 roku życia marzyłem o tym, żeby wystąpić u pieśniarzy i jestem. Także spełniłem dzisiaj swoje jedno marzenie. Mam propozycję dla autorów dzisiaj obecnych na sali. Jeżeli macie jakieś wiersze o spełnianiu marzeń albo chęci spełniania marzeń, to by było super. Oczywiście nie jest to wymóg. Prezentować można bardzo różną twórczość. Jest z nami również dzisiaj osoba, która ubarwi waszą poezję w części pierwszej naszej audycji, Tomek Motyka. Witam ciebie, Tomku. Tomek to obok mnie siedzi już. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak pięknie to wygląda, moi drodzy, bo skrzydła za Tomkiem. Tomek będzie grał. Właśnie, jaki repertuar dzisiaj wybrałeś dla nas? Jak skrzydła to i anielski, nie? Anielski. A jak anielski to i miłość. Dzisiaj no głównie o miłości, tak promując trochę nową płytę, która się ukaże w czerwcu pod tytułem Nieszeptanie, więc będzie dużo piosenek o miłości, ale też i refleksji.